Koza, wideo recenzja. Koza, jest to gra, nawet nie wiem, trochę typu GTA, trochę śmieszna, fajna gra, nawet nie wiem, co ja mam mówić. To musicie sami zobaczyć, bo to... No tak, włączamy grę. Gra się szybko ściąga, co jest jej plusem. I ja ją tylko tak raz włączyłem, żeby zobaczyć w ogóle o co ha. To mam pokazane, czym się jak steruje. Już możecie... widzieć, że to... bo gra jest... No, leci nam taka fajna, zabawna muzyczka, bo gra jest w ogóle zabawna. Tu mamy pokazany właśnie cały świat gry. No i dobre. Widać jest od tyłu, mamy... właśnie chodzimy taką kozą, z takim wywalonym ozorem. I... mamy tutaj cały taki świat, jak w GTA. Możemy wszędzie chodzić, robić co chcemy, mamy wolność. Mamy taki przycisk Q, który nam pozwala wywalić się, co pierwszy raz w grze widzę, że można się wywalać przyciskiem, co jest bardzo zabawne. Z pasją się skacze i mamy jeszcze taki przycisk E, co możemy przylepiać się ozorem do różnych rzeczy i nimi na przykład rzucać. To jest fajne, rozwaliłem ogrodzenie. Nie mogę wziąć sobie, rzucać sobie tym owocem. Mamy cały taki świat, wszędzie można chodzić, to jest super plusem. O. Widzę, są inne kozy, koleżanki, poliszę. Polizałem drugą kozę. Tu jeszcze stoi ta. Ale jak myla tym ozorem. Ja nie... Wyciągniemy. Co tam jest? Jakaś statuka kozy. Zebrałem. Tu w tej grze tak nie chodzi, oni są... Wchodzimy, po prostu zabawa. O, jakiś gościu jest. Lejce. Wezmę go. O. O, tu jakieś zbiorowisko. Cześć. Do widzenia. Wynocha. Jestem kozą. A, ludzie, przewróciła się koza, ale to prawdziwe. Rowerę rzucę, ale poleciało. Koniec tańców. Palo, zapaliłem kill. Co to? A, mają... Ale w tej grze... Jakie możliwości! Nie! Rower, bierzemy rower na przejażdżkę! To jest dobre! W tej grze są bardzo duże możliwości! O, ślizgawka! Zobaczymy ślizgawkę! Świat może jest nieduży, ale jest dużo w nim do robienia! O, wiem! Wiem. I wywrót! Ła! Wbiło! Wbiła się! Skakanko! Sprawdźcie skakanko! Koza skacze! To dobre! Ła! Ale! Sprawdźcie, że taka mocna koza! Zobaczmy, czy pociągnie samochód. Wyciąga! Jale silny! Ha! Paliwo! Przepraszam, nie chciałem ci wybuchnąć samochodu. Ale gościu, poliżę mu. Mam go! Ła! Wow. Ciekawe czy... No już se chyba... Nie... Wybuchnął! Wybuchnęło całe paliwo! Dobre! Zobaczmy jeszcze co tu... A! A Lubek se siedzi! A bym go wywalił stamtąd! Jak tam wejść?
tą głową. Ale chyba. No dobre jest. Kozę widziałeś się kiedy, że wchodziła po drabinie? Ja nie. Tyle śmiechu jest z tej gry. Ła! Patrzcie, teraz jakie widoczki. Wszystko widać, cały świat. Ciekawe, czy tam, gdzie są te bloki, to też można. Może jest większy świat niż w GTA. Ej! Ciekawe, czy da się jeździć w sobie. Kościół! Zaraz mu... Czekajcie. Muszę... A! Lewym... Masz! Rogami! Tak, bo... Uda mi się zeskoczyć. Jest! Nie no, to jest... Ludzie! Co tam? Poskaczemy, chodźcie! Wezmę go i poskaczemy! Ła! Wylot! Jak leci! Jeszcze ta mama może chce! Rzucę w nią pudełkiem! Masz, głupia mamo! Patrzę, co jeszcze... Mogę? Co? Co? Co rury? A założyłem to! Po co? To przeszkadza! Zobaczmy, czy mogę coś z samochodami zrobić. Pojeżdżą samochody. Ła! Wypadek przejechanej kozę. To już by nie żyła. Mogę. Czemu ona liże podłogę? O! Zobaczymy, czy można wchodzić do domów. Nawet w GTA się nie da wchodzić do domów. Znaczy, da się, ale nie... Chodźmy z gościem, zobaczymy. A, co on robi? Goście, wywaliłem gościa. A, otwarte! Co tu robią? Co oni tu grają? Koniec grania! Rozwalamy! Rozwałka! Wszystko lata po całym domu! A teraz to będzie bajzel! Nic nie widzę! Ale... Ale zrobiłem! Rower! To rower w domu! Kto daje? Zobaczmy, co jest tutaj. Co ja wejdę, to rozwalam. Uszyłem telewizor. O! A, ludzie! Nie ma! Co ma zarazem taki ten? Po co to? Zegarek! Co? Nie wiem, co to... A! Jakiś gościu! Zrobimy mu problemy! Chodź!
popływać w basenie bez wodniczki. Chodź. Poskaczemy. Ła, jak helikopterem. Wiatraczek. Ła. Wybalaj. Zobacz jeszcze co znajdę tu. Można wchodzić do domu, co jest... O, taki... Jeszcze raz. Z gościem. Pobiegamy. Ale to wywala. Wow. Jaki ryk. Można wchodzić do domu, co jest plusem dużym. Wszystko rozwalać można. A, jakiś pan. Masz. No i dobre. To już był koniec recenzji. Gra Koza jest super gra. Jest ona... Fajnie było, jakby były może jeszcze jakieś misje w tym, ale... jakby były misje, to już by nie było taka wolność. Ale wisi. Bardzo wam polecam tą grę. Jest bardzo super. Wszystko można robić, co byście chcieli. Super zabawa, dużo śmiechu. Dobra, gra jest dobra. Jest ładna. No i to jest gra, gdzie możecie prawie wszystko robić. Chyba nie można tylko jeździć samochodami i policja nie goni. No i żegna się z wami.